Bum! Siema, witam wszystkim bardzo serdecznie w tym kolejnym odcinku lifehacków z TikToka. Przebardzo, jedzmy sobie Pringlesy. Ej, udało mi się kiedyś tak otworzyć Pringlesy, bo mi jeszcze nigdy. Wow, jestem mistrzem jakimś. Moje przywitania są tak długie, że teraz sobie zaczniemy tak o, bez przedłużania. Jeszcze tylko powiem, że na 250 subów Jon Crafter Ziemniok wraca. Pierwszy lifehack. Mam potrzebne rzeczy. Teraz tylko tak jakoś ogarnąć. Jeszcze klej jest i klej. Dobra, to co odłożę. Najpierw trzeba wyciąć dwa paseczki idealne. Nie wiem jak ja to zrobię, ale sprawdzę. To nie wygląda jak idealne paseczki, ale dobra, niech będzie. Teraz trzeba to jakoś skleić. Ziemniok i zdolności manualne. Nie mylić z czynności. Zaklejam. No i wyszło takie coś. Tak jak na TikToku było. No myślę, że... Nie, a to muszę... Kurde, od nowa zrobić. Muszę to odkleić, bo to źle zakleiłem. On tak robił inaczej niż ja. Ajajaj. Jaka szkoda. To co teraz zrobiłem, idealnie potwierdzam te słowa. Ziemniok i zdolności manualne. Nie mylić z czynności manualne, bo można się pomylić, wiem. Wiele osób się myli, że ktoś inny tak mówi, ale nikt tak nie mówi, nie? Tylko ja. Bo ludzie mylą właśnie takie rzeczy. Dobra, teraz trzeba tak wytnąć, jak ten chłop z TikToka. To jest takie dziwne, że... Bo... Ziemniok i zdolności... manualne się nie łączą. Ale nie wiem, chyba tak on to ciął. Nie wiem, czy widzicie, kurde, tak do kamery musiał pokazać. Ej, on coś takiego wyciął. On coś takiego... Nie wiem, czy dobrze wygląda. Może jeszcze raz sprawdzę na TikToku w sumie. Dobrze wszystko jest, dobrze zrobiłem. Teraz to, tą drugą trzeba uciąć. Nie wiem, czy w ogóle widzicie. Tak wam powiem, co robię. I teraz trzeba całe uciąć. O, i właśnie o ten efekt mi chodzi. O, nie wiem, czy widzicie, muszę tak pokazać. Taki most, nie wiem, co to jest. Dziwne. Z mostem mi się skojarzyło. Czy wy to całe widzicie? No. Nie wiem, coś takiego wyszło, jak na TikToku. Możecie sobie, nie wiem, sprawdzić, jak nie wierzycie. No i teraz, nie wiem, co robi. My muszę sprawdzić na TikToku znowu. Patrz to. Żeby zobaczyć. Ładny kwadrat. Nie, lifehack zaliczony. Bardzo fajny kwadrat. Może na jakąś ramkę, na zdjęcie czy coś. Lecimy do następnego lifehacka. Praccionando y probando lifehacks parte 4. El lifehack que vamos a estar probando es este, que bueno, supuestamente si se te rompe la punta del lápiz y no tenés un sacapuntas, podés agarrar un pelapapas, porque cada uno tiene un pelapapas en cualquier lugar. Y nada, como pueden ver, le sacas punta. Sin ir más lejos, acá tengo... ¿Myślisz, że ziemniok wśród Pringlesów jest to dobry pomysł? Słuchajcie, mam lifehacka, który ma mniej sensu niż poprzedni. No, masz powiedzmy jakąś kredkę, tutaj fajny kolor ogólnie. No i nie masz temperówki, nie? Pokażę wam. Bo możecie mieć temperówkę i se normalnie... Ale nie wiem, powiedzmy, że nie wiem, kot wam zjadł, nie? No i wtedy nie macie temperówki i co? I jak to zatemperujecie? Już wam pokażę. Potrzebny jest tego obieracz do ziemniaków. Obieracz do ziemniaków. Jest to obieracz do ziemniaków. Do niczego innego nie służy, naprawdę. Patrzcie. Bierzecie sobie takie coś i ten. O tak robicie. Ty, wywaliło ten. Kredkę, widzieliście? Czej. Kamera złapać. Nie wiem, ale wypadło to. Nie wiem, czy to było widać.
No co jest z tą kamerą? Zepsuta jakaś, weź mi to. A, to wypadło, to. Od tego, patrz. Widzisz? Lifehack niezaliczony, to... Zamiast te temperować, to robi wręcz przeciwnie, że nie możesz w ogóle rysować. No pokażę wam nawet. Bo ja jestem taki dobry, że... Ja wam wszystko chcę pokazać, żeby na pewno ten lifehack obalić, proszę bardzo. Nie da się rysować. W ogóle czysta kartka biała. No i lifehack niezaliczony. This one, cat. Kore nani, neko! No i przyszedł czas na standardowo najlepszy końcowy lifehack, który też jest na miniaturce. Standardowo, jak to tradycja mówi. Potrzebujemy tylko tłumacza z Google. Starzy widzowie Chipson między innymi pewnie pamięta, jak jeszcze śpiewał nam piosenki świąteczne. Teraz posłuży nam jako piosenka japońska. I to nie będzie dobre, ale sprawdźmy ten lifehack, bo jestem ciekaw, czy tłumacz Google umie śpiewać jakieś piosenki, bo z tamtymi piosenkami świątecznymi no nie poradził sobie zbyt dobrze. Jeśli wiecie, o czym mówię. Dobra, jesteśmy już w naszym tłumaczu Google. I teraz trzeba wpisać pewny tekst. Tutaj musi być japoński oczywiście, gdzie jest japoński. Nie wiem czemu japoński, ale... No i musi wyjść taka muza. Kore nani. Dobra, już wszystko wiem, nie polski, tylko angielski i trzeba napisać 4 razy his hat. No i znak zapytania i tak trzeba 4 razy. Dobra, sorry, pomyłka, jednak 5 razy his hat ze znakiem zapytania i na końcu cat. Po angielsku brzmi to w ten sposób. This what? Chwilu, nie? Dobra, po angielsku brzmi to tak. This what? Cat. Wiecie co? Ludzie na TikToku są strasznymi z kamerami, jeśli chodzi o lifehacki, bo... To nie brzmi. Wiecie, ile już TikToków powiedziałem, że jest niezaliczony. No to patrzcie na to, no... To nie brzmi tak jak w tym TikToku, ale tu chodzi bardziej o japoński język i jeszcze ten TikTok może się wybronić, ale jest coś, czuję, że będzie niezaliczony. Uwaga, czy tłumacz Google w końcu będzie potrafił śpiewać? Zobaczmy. Kore nani, neko. Nie wiem, ja bym tego nie zaliczył, chociaż coś tam... Znaczy... Zgadzało się trochę, nie? Ale to nie brzmiało jak to. Kore nani. Więc lifehack niezaliczony. To był bardzo nostalgiczny film, przynajmniej dla mnie. Chipson może się pochwalić w komentarzu, czy pamięta jeszcze jak tłumacz Google śpiewał. Może jeszcze nam kiedyś coś zaśpiewa, ale na pewno nie po japońsku, czy po angielsku. Widzimy się w kolejnym filmie. Czy to będą lifehacki? Ciężko powiedzieć. Jeśli widzowie jacyś pomogą, to oczywiście, że tak. Nawet jutro. Do widzenia.